Niedzielę Chrystusa Króla w kościele świętego Józefa w Pułtusku odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę odbicia więźniów osadzonych w budynkach tej parafii, które już władze carskie zamieniły w więzienie. Obchody święta rozpoczęto od odprawienia mszy świętej, koncelebrowanej przez księdza infuata Wiesława Koska, księdza kanonika Józefa Gawlika, księdza Jarosława Mokrzanowskiego, której przewodniczył ordynariusz diecezji płockiej ksiądz biskup Szymon Stłukowski, wygłaszając piękne kazanie z mocnymi akcentami patriotycznymi. Po Eucharystii uczestnicy wysłuchali wspaniałego mini koncertu w wykonaniu panów Dariusza Zawadzkiego, Dariusza i Damiana Lusów oraz Pawła Grzywacza. Następnie delegacje władz samorządowych powiatu, gminy oraz organizacji politycznych, kombatanckich, kapłani złożyli wieńce i postawili zapalone znicze pod tablicą upamiętniającą wydarzenie i pod muralem. Wyjątkowy charakter uroczystości nadała obecność na niej żołnierza niezłomnego, świętującego 96. urodziny pana Stanisława Tadeusza Witkowskiego i jego rodziny. Zaproszony przez rodzinę ksiądz infuat Wiesław Kosek, kapelan pułtuskich kombatantów, odprawił w jego intencji mszę świętą i podczas uroczystego obiadu zorganizowanego przez jubilata w domu Polonii wygłosił laudację. Proszę Państwa, tak pomyślałem sobie, że wszystko jest ważne i niewątpliwie posiłek też jest bardzo ważny i odczuwamy już to, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Najważniejszy dzisiaj to jest nasz bohater. I nasz czas, nasza uwaga powinna być szczególnie jemu poświęcona. Dlatego też chciałbym kilka zdań powiedzieć w większości później na temat naszego bohatera. Jesteśmy tutaj dzięki niemu i jego rodzinie, którzy nas właśnie zaprosili. Wydaje mi się, że jesteśmy winni im i to słowo, naszą życzliwość, i to, co żeśmy do tej pory zrobili, bo sądzę, że Eucharystia, a ja tę Eucharystię sprawowałem właśnie Pana, dziękując Panu Bogu za Jego życie, za Jego czyny, prosząc o dalsze błogosławieństwo, wysłuchaliśmy, myślę, że przepięknego koncertu. Panie Darku, Panowie, byłem wzruszony, naprawdę. Bo nas zawsze cieszy, jeżeli coś nasze jest, pułtuskie. Także siedząc obok księdza biskupa, ale patrząc na was, to gdzieś tam serduszko mocno biło i ogromnie życzliwie. I grupa rekonstrukcyjna, myślę, że wszyscy zaproszeni starali się jak najwięcej zrobić właśnie dla Pana. Więc proszę Państwa, może nie będzie to takie bardzo zgrabne słowo, bo nie tak dawno zacząłem je tylko przygotowywać, ale chciałbym je właśnie dedykować Panu w sposób szczególny. Troszkę będę pięknie wyglądał, bo nie wziąłem swoich okularów, ale życzliwa Pani mi pożyczyła. Najpierw taka ogólna refleksja. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania Związkowi Radzieckiemu. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich bandami reakcyjnego podziemia. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określano mianem wrogów ludu. Mobilizacja i walka żołnierzy wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciw sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem najliczniejszej,
antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej cały teren Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie. Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako żołnierzy drugiej konspiracji lub żołnierzy niezłomnych. Sformułowanie żołnierze wyklęci powstało w 1993 roku. Po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy Żołnierze wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. Ta wystawa była zorganizowana przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Fenomenem powojennej konspiracji niepodległościowej ten fenomen polega między innymi na tym, że była ona aż do powstania Solidarności najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Żołnierze wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej, patriotycznej. Dzisiaj spotykamy się w Domu Polonii na zaproszenie jednego z tych niezłomnych. Stanisław Tadeusz Witkowski, pseudonim Wicher. Uśmiecham się, bo to jest rocznik mojego taty. 1928 rok, Zamski Stare. Z takiego krótkiego wywiadu z rodziną kilka zdań chciałem właśnie o panu Stanisławie Tadeuszu powiedzieć, przypomnieć nam może, żebyśmy naszego bohatera bliżej poznali. Oczywiście nie będzie taki szczegółowy życiorys. W latach 1935-39 uczęszczał do szkoły podstawowej w Zamskach. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. 1 marca 1944 roku wstąpił w szeregi NSZZ w Toczna-Bieli, składając przysięgę i przyjmując pseudonim Wicher. Działając jako goniec-łącznik, przekazywał informacje pomiędzy dowódcami placówek NSZ w Toczna-Bieli i Chmielewie. Wykonywał też obowiązki obserwatora czujki podczas biurek NSZ w lesie, śledząc ruchy wojsk ukraińskich i niemieckich. Nie mogąc pogodzić się z porządkiem komunistycznym, w 1945 roku nawiązał kontakt z młodzieżą z Pułtuska i zaangażował się w harcerstwo. Pod przykrywką harcerstwa współuczestniczył w zawiązaniu organizacji niepodległościowej PAK. Pod koniec kwietnia 1947 roku brał udział w tworzeniu nowej organizacji niepodległościowej GOAK. Formalnie pełnił funkcję zastępcy dowódcy Grupy Zanarwiańskiej, a faktycznie prowadził tę grupę. Jego zadaniem było również werbowanie nowych członków i gromadzenie broni. Zatrzymany przez UB nocą z 15 na 16 lipca trafił do aresztu w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Pułtusku, gdzie zostało przeciw niemu wszczęte śledztwo. Bity po twarzy, po głowie, po spodniej stronie stóp rękami, metalowymi prętami, nikogo nie widać. 6 sierpnia 1947 roku przeniesiony do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Sierakowskiego w Warszawie został poddany kolejnym torturom. Zarówno tym brutalnym, jak bicie metalowym prętem po głowie, karcer, również i tym razem rażenie prądem,
siedzenie na nodze stołka odwróconego do góry nogami. Bicie gumową pałką, jak też i bardziej wyrafinowany, jak choćby celowym karmieniem solonymi śledziami, a potem pozbawienie dostępu do wody. Nie dał się złamać. Na przełomie sierpnia i września 1947 roku został przeniesiony do więzienia karno-śledczego, tak zwane Toledo w Warszawie Pradze, przy ulicy 11 listopada. Tam w celi oczekiwał na rozprawę. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie w 1947 roku został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Po rozprawie jeszcze przez pewien czas przebywał w Toledo, następnie trafił do zakładu karnego w Płocku przy ulicy Sienkiewicza. Jesienią 1949 roku został skierowany w ramach odbywania kary do pracy w kopalni węgla kamiennego w Knurowie, a następnie przeniesiono go do innej, również kopalni węgla kamiennego w Chełmie. Tam też doczekał upragnionej wolności. Został zwolniony warunkowo 10 lutego 1952 roku. Dwa dni później powrócił do rodzinnego domu. Szanowni Państwo, wiemy wszyscy, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I tu rozpoczęła się moja bliższa znajomość z panem Witkowskim. Pierwszego poznałem jego brata, Kazimierza, bo on był tutaj, na tej ziemi, na ziemi buduskiej, był pierwszy, który przyszedł do kancelarii parafialnej, poprosił o rozmowę ze mną i zaproponował, żebyśmy każdego roku odprawiali uroczystą mszę świętą za żołnierzy wyklętych. To on od siebie składał ofiarę, żeby i chciał koniecznie to czynić, żeby pamiętać o tych, którzy byli nie tylko brzydko nazywani, ale traktowani jako obywatele niższej niż trzecia kategoria. I wtedy, poznając wyżej pana Kazimierza, miałem możliwość poznania jego brata. Kontakty z Kazimierzem były bliższe, bo jest racji zamieszkania, ale nie było takiej uroczystości, żeby pan, bardzo skromny człowiek, siadał w jej babeczce, w duszy, zapraszami. I cieszył się z tego, że możemy być razem i modlić się za tych, którym odebrano życie i dziękować za tych, którym udało się mężem przeżyć. Proszę Państwa, nawet tutaj pan reżyser wydarzenia się zamijali, wspomniał o tym, że oceny ludzi, wypowiedzi ludzi na temat żołnierzy wyklętych bywają różne niż tak. Proszę Państwa, mnie to nie dziwi. Ja bym się dziwił, że gdyby to było inaczej. Bo my wiemy, kto jest bohaterem. Ale ci, którzy prześladowali, ich z Polski nie wyrzucono. Im dawano pierwsze miejsca. Ich wyróżniano. Oni nie mogli mówić dobrze o Polsce. Nie mogli dobrze mówić o tych ludziach, którym chcieli odebrać życie, których chcieli złamać. Ale dla Polaków, którzy znali trochę historię, my nie mamy najmniejszej wątpliwości, że jesteście niezłomni, że jesteście naszymi wielkimi bohaterami. Stąd też ogromny szacunek. Dla pana cieszymy się, że pan jest pośród nas na tej ziemi kurtuskiej i możemy mieć takiego człowieka. Thank you.
Jeszcze jedno zdanie. Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie, proszę Państwa. Chciałbym jeszcze... Nie jest znoszenie. Ale to jest... Normalnie my jesteśmy też wzruszeni. Przecież próbujemy się opanowywać. Ale tak jak wspomniałem, byliśmy w kościele. Proszę Państwa, Pan został oznaczony wieloma oznaczeniami. No, już w tym czasie, kiedy zaczęto doceniać tych, którzy walczyli ojczyzny. Ale też się charakteryzował tym, że niektórych z nich przyjęciem niektórych odznaczeń czekał, aż będzie właściwy prezydent. I od tego właściwego przyjął. I nie miał najmniejszej wątpliwości, kto jest polskim prezydentem i nie ma najmniejszej wątpliwości, kto dzisiaj także opowiada się za siłami patriotycznymi i tych ludzi nigdy nie pozwoli zerknąć tam. Moi drodzy Państwo, przepraszam, że tak zdrobniane, ale to nasze przyjęcie, to nasze spotkanie, to nasz właśnie to za chwilę obiad. Nasz bohater mawiał, że żyją bardzo skromnie, że to są za wysokie progi dla niego. W tamtym czasie, gdy żył, musiał być bardzo skromny. Bo jak wiemy, kogo wynagradzano i to dzisiaj się wynagradza i przypraca się, potężne pensje, a on żyjąc bardzo skromnie uważał, że to są za wysokie progi. Ale tym bardziej, gdy mógł nas zaprosić, to cieszy się z tego, że spełniło się też to jego piękne marzenie, że w tym domu Polonii on może nas zaprosić. On jest gospodarzem, a my jesteśmy gośćmi, którzy próbują coś trochę z siebie dać, żeby nasz Pan był szczęśliwy. Dziękuję bardzo.